Witajcie, witajcie. Obiecany, wyczekiwany dla niektórych, mam, jest namalowany obraz. Obiecałam, ile tych strzałek było. Słuchajcie, będzie magicznie, chwilowo. Krótko dzisiaj i magicznie. To jest ten obraz, który obiecałam. Będzie do ściągnięcia, podam go na Facebooku. Zobaczymy, czy uda Wam się go ściągnąć dla tych osób, które chciały. I zaraz powiem, co zrobić. Mówiłam o tym z Krysią w nagraniu i tłumaczę właśnie, o co tutaj chodzi, o co tutaj chodzi. Strzałki, 12 strzałek ma być. Ładunek dodatni jest dla nas negatywny, jest dla nas niedobry. W związku z tym strzałki wychodzą na zewnątrz i plusy idą na zewnątrz. Jeśli ktoś ma ochotę sobie to namalować, no to w ten sposób. To jest rytuał podany mi przez moją fantastyczną astrolog Justynę Reiner, która nie ma już z nami. I to była niesamowita kobieta. Zadedykowałam ją całą jedną książkę śniącej. Ona mi bardzo dużo pomogła i kiedyś ja sobie namalowałam to i gdzieś to schowałam, ten rytuał i zapomniałam o nim. Dopiero przypomniało mi się, jak robiłam nagranie z Krysią, czyli 12 strzałek. W środek, tam gdzie jest ta kula, jest namalowana postać. Można tam po prostu, jak sobie to wydrukujecie, włożyć swoje własne zdjęcie. Zrobiłam taką ochronkę, że ktokolwiek z tego będzie korzystać, to tylko w dobrych celach. I jeśli będzie to inaczej, to ta sprawa tego obrazu niech ulegnie autodestrukcji. Dlaczego? Dlatego, że bardzo chciałabym, żeby to jednak służyło dobremu. Jak wiemy, różne narzędzia w historii różne osoby inaczej wykorzystywały. Jeśli chodzi o runy, wiemy, jak to było z tym panem na H i nie był to Harry Potter, prawda? W związku z tym tutaj też są Sowillą. Waga. Dwie eski. Eski, floreski, żeby nie było potem. Tu mamy S i tu mamy S. To jest Sowillo, oznaczające wygraną bez walki. Ale mi się kamera, słuchajcie, zmienia. Mam nadzieję, że audio jest nadal w porządku. Zmienia mi się kamera na niebiesko i ja nic nie zrobiłam. Nie wiem, jak to działa. Koła. Uwielbiam koła. Koła to są też, w jakiś sposób wyraża to pełnię. Kształty opływowe, spirale. To nie są rogi, żeby ktoś sobie nie skojarzył. I uwielbiam spirale. To rozchodzenie się na zewnątrz to jest łapanie i podłączenie do kosmicznej energii. Dalej, tu macie ink. Ink jest powtórzony w różnych fazach. Tu macie w nos, to jest małe Sowillo. Gebo. To jest ten krzyżyk. Gebo oznacza dar, dawanie, hojność, wymianę, miłość. Ink, runa ink, oznacza też opiekę i ochronę i takie skupienie się, koncentrację w sobie. Tam ma dużo, dużo znaczeń, też zdrowotne są inne znaczenia, działa na przykład na system trawienny i tak dalej, i tak dalej. M, tutaj to jest partnerstwo. M to jest tu. M i chwast tak naprawdę. I oznacza partnerstwo. To może być partnerstwo ze sobą, może być to partnerstwo z kimś, może być też w małżeństwie i wiadomo, jak każdy inaczej z tego korzysta. Ale można tam po prostu włożyć swoje zdjęcie i też będzie dobrze. I sobie gdzieś tam zawiesić. Według Feng Shui różne rejony Wam sprzyjają według tego pakua, czyli może być tak, że jeśli zawiesicie to w jakiejś części Waszego domu, ale magicznie dzisiaj co, to inaczej na Was podziała niż w innej, czyli popróbujcie z kierunkami, jeśli ktoś wie, które kierunki mu sprzyjają, można to wyliczyć, są te tabele na internecie gdzieś i zobaczcie, w jaki sposób na Was to działa i czy coś się zmienia. Po pewnym czasie dobrze zrobić odwrotnie, czyli te strzałki idą w kółko i zaraz będzie też, dam obrazek, namalowałam taki podstawowy rysunek
i jak to powinno wyglądać, i też każdy może zrobić to sam. Można ściągnąć ode mnie, można sobie wydrukować i też zdjęcie w środek. I tam dałam jedną runę M i Manas. Manas oznacza człowieka i M Eichwas znaczy się tak. To jest EI w alfabecie, M Manas to jest M, bo jeszcze oczywiście no dużo tego jest. Każda runa ma inną, jest przypisana innej literce alfabetu. Czyli oznacza człowieka, człowiek we wszechświecie i współpraca, partnerstwo. I te minusy, które nam sprzyjają, powinny być w kuli, czyli ta strzałka do. Ja to oczywiście podam na rysunku, żeby każdy to miał, mógł sobie z tego ściągnąć. Ściągawka będzie, będzie można sobie to chyba zasejwować prosto z Facebooka. Mam nadzieję, że Facebook ma taką opcję. Wiem, że miał. Czyli podam na Facebooku i podam to na YouTubie. Nie w komentarzach, nie mogę tam wrzucić zdjęcia, mogę chyba w postach. Jeśli chodzi o przedmioty różne magiczne, zapraszam też do... Ja zrobiłam taki filmik, tam jest dużo o runach, amulety versus talizmany i zapraszam do tego, bo tam dużo informacji podałam, taką mam nadzieję i jeszcze, no to są szerokie tematy, jeśli ktoś jest szczególnie czymś zainteresowany, ileś tam osób, to bardzo chętnie nagram coś więcej. Eski są dobre, dwie eski też są dobre, natomiast chodzi o to, jak z nich ktoś korzysta. I tutaj taki właśnie bezpiecznik jest po to, że jeżeli na przykład coś też stworzycie i komuś dacie na dobry użytek, to możecie to dać z intencją, że jeśli ta osoba będzie chciała to wykorzystać w złej intencji, niezgodnej z waszą i tak dalej, znaczy no niezgodnej, nie wiem, z prawami świata naturalnymi, dobroci i tak dalej, to niech ten przedmiot ulegnie samozniszczeniu. Opowiadałam prawdopodobnie już raz, też kiedyś, że kiedyś dostałam ząb niedźwiedzia jako talizman, kiedy jechałam pierwszy raz do Nowego Jorku od takiego szamana i on rzeczywiście mnie chronił do takiego stopnia, że jeżeli wchodziłam na przykład do metra, to tam było, tam czułam najwięcej takiej niehalo energii. Tak jakby duchy, jakieś takie podszepty różne były, słyszałam różne rzeczy tam i wtedy ten amulet mi wibrował. I co on mi powiedział, ten szaman powiedział, że jeśli będę chciała to wykorzystać nie do opieki, do ochrony, tylko do czegoś szkodliwego, że tą siłę tego talizmanu, to ten talizman ulegnie samodestrukcji. A jeśli zdecyduję kiedyś, że on spełnił swoją rolę, mogę oczywiście, jeśli taka moja wola, dać go komuś innemu. I ja dałam go komuś, powiedziałam, jak to działa, powiedziałam, jakie są zabezpieczenia i prosiłam tak samo, żeby został użyty w dobrej sprawie, czy noszony jakby. I jak już byłam w Polsce, otrzymałam list i przesyłkę i ten amulet był cały na drobny mak, czyli miałam wrażenie, że ktoś po prostu musiał wziąć młotek i tam mu dobrze dać. Co się stało? Po rozmowie z tą osobą okazało się, że wykorzystała go do rywalizacji. Nie wiem, czy ta osoba, czy to był upadek, czy to, co to było, bo żeby tak w takim stanie coś mi zwrócić, no to mnie to zastanowiło, jak do tego doszło, jak to się stało, ale chodzi tak naprawdę o waszą intencję. Żadne zaklęcie nie zadziała, jeśli nie zadziała w waszej głowie, czyli waszej intencji, kiedy jest ta zgodność, zgodność serca, zgodność myśli i no, mówiliśmy już i z moimi gośćmi na ten temat wiele, wiele razy, więc ja tutaj powtarzam to samo. Dobrze, podam wam te dwa malunki moje do dobrego wykorzystania. Niech dobro, niech wam przyciągnie dobro, niech pozwoli, żeby to, co negatywne, to czego nie potrzebujecie, od was odeszło, zostało poza tą
tą kulą symbolicznie i pamiętajcie, że to jest praca z podświadomością i rzeczywiście jest tak, że na pewnych poziomach wy nie potrzebujecie gadżetów, nie potrzebujecie obrazków, nie potrzebujecie nic, ale na przykład takie osoby jak ja uwielbiają dekoracje, uwielbiają malować, uwielbiają otaczać się pięknem. I dla mnie, mnie to służy i cieszę się, że służy to też innym osobom, innym istotom w dobrych celach, więc to tylko tak dodaję. Dobrze, pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo ciepło, serdecznie i do następnego razu.